ale słuchamy teraz tutaj kazania. W sumie nawet wy też pomagacie w tym zrozumieniu. Także nie rozmawiamy. Takie filmy w internecie, co nas też nagrywają, jak chłopcy, szczególnie dziewczynki też tam rozmawiają. Chłopcy bardziej. I dlatego też jest bardzo ważny czas, że uczymy się w Kościele bardziej słuchać Pana Boga niż siebie, nie? Macie czas w szkole, w domu, wszędzie możemy gadać, a teraz po prostu słuchamy, okej? Czy widać? Dobra, na pewno znacie tą piosenkę, nie ma innego jak Jezu. I najpierw tak, zrobimy sobie próbę, a potem zobaczymy, kto to zaśpiewa, no będzie komuś lepiej, chłopcy czy dziewczyny. Najpierw jeszcze uczymy, kto nie umie, przypominamy. I tak. Nie ma innego jak Jezus. Nie ma innego jak On. Pokazywanie też. Nie ma innego jak Jezus. Nie ma innego jak patrzę, patrzę. Nie ma. Szukam, ale nie ma. Krążę. Nie ma innego jak... Jeszcze raz pokazuję ja. Chłopcy się uczą, dziewczynki też. Nie ma innego jak Jezus. Nie ma innego jak Otcze, patrzę. Nie ma. Szukam, ale nie ma. Krążę. Nie ma innego jak Pan. Dobra, ja biorę gitarę, idę tam na górę, teraz będzie z gitarą. Zobaczymy, jeszcze jedna próba, a potem będzie konkurs. Najpierw dziewczyny zaśpiewają, a potem... Przygotować się. Pokazywanie, przypomnieć sobie, bardzo proste. I próbujemy. Nie ma innego jak Jezus. I patrzę. Patrzę. Nie ma. Szukam, ale nie ma. Krążę. Nie ma. Nie ma innego jak On. Dobra, przystępujemy do konkursu. Najpierw dziewczyny. Chłopcy nie śpiewają. Zobaczą, jak to pójdzie. Nie ma innego jak On.
Znowu ten mikrofon zawsze jest spóźniony. Kto widział ćmę? Kto widział ćmę? Jak wygląda ćma? Troszeczkę jak komody, no. Ktoś jeszcze byś powiedział o ćmie? No może to nie jest. Zwykły model to jest nocny. Nocny model, tak. Ćma lata. No to powiedzcie, że to jedna rzecz o ćmie. Taki trochę błądziony model, jest tutaj kościele, która tam dobrze wystarczy o ćmie. Była taka jedna ćma, której się strasznie podobał księżyc. I ta ćma powiedziała do lecego księżyca. Dam radę, jest to możliwe, bo uważam, że ta ćma może dolecieć do księżyca. Ręka do góry, kto wie, że może dolecieć. A kto uważa, że to jest niemożliwe, bo ćma nie dolecie do tej ćmy. Dobrze, no i ta ćma się uparła, że ona doleci do księżyca. Ćwiczyła, codziennie latała, latała tak blisko, blisko. Wszyscy się z nich śmiali, nie? Wszystkie inne ćmy się śmiały, wszystkie inne ćmy. Do czego lecą ćmy? Powiedzcie mi. Do czego? No do czego mogą lecieć na przykład? No ale do jakiego? Kto świeci na przykład w domu? Do lampy, na przykład na mamy do lampy. Do świecy. Do słońca. No dobra, ale do słońca tak ciężko, do odbitego. Do latarki. Do latarki, do kumry, do telewizora, nie? Tak te ćmy wszędzie latały, do czego wystarczy? Do wszystkich rzeczy, do gwiazd latały te ćmy i się z niej śmiały. Ale ona się nie poddała, to lecę do księżyca. Taki wspaniały, taki super, że dam radę do niego dolecieć. Ćwiczyła. Z każdej nocy latała dalej i dalej. Te wszystkie inne ćmy przy tym świetle, bo sobie osłoniły skrzydełka, były takie czarne. Te ćmy były niewysportowane, no bo latały blisko jak tak. A ona farta była jak nie wiem, latała. Potem była jak pokaźna, że pierwsze to latanie sprawia wielką przyjemność. Jest silniejsza od wszystkich innych z tych ćmy. Silniejsza od wszystkich innych. Jej skrzydła są piękne, nie takie brudne, czarne, od za zbyt wielkiego gorąca. Kiedy wszystkie ćmy już pomierały, ona była cudowna i wspaniała. Chociaż nigdy do księżyca nie doleciała. Ale to jej ćwiczenie, próby sprawiło, że to była najpiękniejsza, najsilniejsza, najzdrowsza ze wszystkich ćm. I teraz tak. Teraz, drogie dzieci, oczywiście w tym jest, w tej bajce jest taka podśmiech, jest jakaś mądrość, że ten księżyc, ten cudowny księżyc, do którego wszyscy biegniemy, lecimy, to jest Pan. Niektórzy zapominają o nim i wolą wszystkie inne światełka, nie wiem, tablety, komórki, jak to jeszcze się świeci, komputery, telewizory, rodzice, byśmy mogli powiedzieć. Niektóre dzieci nie mają czasu, żeby chwilę wyłączyć, że mam czas 4 godziny na coś zagrać. Dorośli mają inne swoje świeci do ogień zabawki. W tym całym bieganiu nie zapominajmy o Panu Bogu, bo jego świat jest najpiękniejszy. Dobrze, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za kazanie. Ministranci Wam dostaną obrazki, a kto dostanie, może już w ciszy wracać na miejsce. I nie zapominajcie o tym, żeby być takimi ćmami, które latają.